Witajcie w kolejnym odcinku Jak Udrelich. Mateusz Karkoszka. Dzisiaj nietypowo, bo mamy nietypowy sezon. Pierwszy raz od Kuba, trzech lat. Myślę, że czterech. Nawet. Czterech. Tak. Mamy porządny lód, mamy porządną zimę. Mamy skute jeziora w okolicach Długiego, które przez ostatnie lata praktycznie cały czas pływały. A dzisiaj dają możliwość powędkowania. Powędkowania na lodzie, które też chcemy Wam w tym programie przybliżyć. Kuba, mów, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na jeziorze Słowa. To jest jezioro, na którym były rozgrywane zawody. Jezioro w drugiej kolejności, płynąc od Lipiego w kierunku Osieka. Jezioro stosunkowo najmniejsze z tych trzech jezior, bo 60-hektarowe, ale dość specyficzne, głębokie i najbardziej czyste z tych wszystkich trzech tutaj w kompleksie. Jaka charakterystyka tego jeziora jeszcze opowiedz? Jezioro nazywają taką głębiną, że ciężko tutaj znaleźć jakieś takie wypłycenia, podwodne górki, ciekawe, takie typowo wędkarskie miejsca. Przez to jezioro jest trudne. Jest jedna taka, w cudzysłowie można nazwać górka, i jedno wypłycenie nazywane szyją. Poza tym jest jedna wielka głębia. Dzisiaj szukamy oczywiście okoni. Zdarzały się tutaj naprawdę pokaźne garbusy. Ja na to jezioro z moim tatą, którego też dzisiaj popytamy o charakterystykę tej wody i o wspomnienia sprzed kilkunastu lat. Na to jezioro właśnie jeździliśmy w sumie najczęściej i tu padały garbusy powyżej kilograma właśnie w okresie zimowym. Powiem Ci, Kuba, to co specyficzne i charakterystyczne, nigdy nie połowiłem tu okonia w okresie letnim. Może też tak na niego się nie nastawiałem jak zimą, natomiast czy to jest woda, która da garbusa w sierpniu, we wrześniu, kiedy te ryby się zaczynają gromadzić i są coraz głodniejsze? Tak, ta woda jest właśnie, jeżeli chodzi o sezon taki letni, najbardziej efektywna pod względem okonia na przełomie koniec sierpnia, początek października, czyli tak naprawdę cały wrzesień. Możemy tutaj naprawdę połowić ładnego okonia i osobiście w tym okresie tutaj przypływam typowo na okonia i tego okonia można tutaj bez problemu złowić. No i zobaczymy, poszukamy na różnych głębokościach, pokażemy różne metody, pokażemy różne przynęty. No i może otworzymy tę wodę i pokażemy, przybliżymy jej potencjał. Ten zimowy także, chociaż w lecie, tak jak Kuba wspomniał, to woda, która daje naprawdę fajną rybę, nie tylko okonia, jest tutaj trochę szczupaka, no i przede wszystkim legendarne płocie. Gdyby ktoś chciał tu się nastawić nawet w zimie na płocie, to można takie klofty po 25, 30, 35 cm wyciągnąć. Jak najbardziej. Osobiście mam nawet pomost, na którym latem karmię łubinem i jeżeli mam ochotę przyjechać na płoć, to bez problemu taką gruntową płoć z 8 metrów na łubin jest w stanie się dostać. Zaczynamy wędkowanie, przybliżamy jezioro Słowa, kolejne w rodzinie jezior w okolicach Długiego, taki chyba najmłodszy brat, najmniejszy brat obok Lipiego, Osieka i Chomentowa, ale wcale nie najsłabszy, jeżeli chodzi o rybę, także zachęcamy Wam, odwiedzajcie jezioro Słowa, potocznie zwane jeziorem Głębokim. Mamy dzisiaj, Kuba, szukamy grubych okoni. Szukamy. Powiemy Wam teraz trochę o przynętach, które będziemy stosować. Kuba zaczyna od blachy. To jest taka charakterystyczna mazurska blaszka. Wygięta taka w kształcie łyżki nawet nazywają. Dość duża, około 12-14 gram. I dość skuteczna tutaj na tej wodzie. Jaka żyłka? To jest plecionka 0,12. Jak na plecionkę to dość gruba. Typowo lodowa, czyli nie marznie. Ja natomiast tradycyjnie, bo tak łowię od zawsze, mormyszka, dosyć duża, ale to ze względu na to, że jest tutaj duża głębokość. Jaskrawe, takie dosyć agresywne kolory. Kiwok zrobiony z takiego skoroszytu. Cienki kiwok, który ugina się w sposób bardzo naturalny w czasie pracy mormyszki. Na to powędruje ochotka i biały robak, żeby zahaczyć ochotkę, żeby nie spadała. Gdyby się okazało, że schodzi dosyć długo i pracuje nie najlepiej, to będziemy próbowali założyć wolfram. Mormyszki wolframowe mają to do siebie, że są małe, ale wyjątkowo ciężkie. Wówczas
zarówno większy komfort w czasie spuszczania tej przynęty na dno, ale też trochę inna praca kiwoka. Zobaczcie, w momencie kiedy kiwok ugina się w taki sposób, czyli nie jest całkowicie sztywny w ten sposób i nie jest mocno wygięty, czyli coś pośredniego, wtedy ta mormyszka pracuje najlepiej. To muszą być takie naturalne ruchy. Czasami warto, nie przekładając żyłki, zahaczyć sobie mormychę o kiwok i wtedy widzicie mniej więcej, jakie będzie miał kiwok ugięcie w momencie zamontowania tej mormyszki. A więc ta praca naturalna, nie mocno wygięta, nie mocno wyprostowany, zbyt sztywny, bo nie będzie tego widać na dnie, i delikatnie imitujemy te wszystkie kiełże, te wszystkie drobne żyjątka, które gdzieś tam na dnie próbują się poderwać od dna, i takimi oto ruchami z falującymi ogonkami złożonymi z robaków prowokują okonie do ataku. No zobaczymy, czy to dzisiaj się nam sprawdzi. Kuba, to powiedzmy coś o technice łowienia na blachę. Musimy wyczuć moment, obserwując żyłkę, jak jest napięta i jest moment dotknięcia o dno. I teraz widzimy, jak ta żyłka się luzuje. Czyli w momencie podbicia musimy zwrócić uwagę, żeby żyłka ciągła nas w dół, żeby tylko ten dolny czubek blaszki dotykał o dno, a żeby blaszka nie kładła się na dnie, czyli ten moment. I kończymy. Jeżeli tak przeciągniemy, ta blaszka się położy i będzie efekt odwrotny, czyli odstraszający rybę. A ona ma puknąć tylko o dno, zrobić lekkie zamieszanie, podbić ten mułek z dna. Łamie się tylko kotwica praktycznie. Dokładnie, tylko kotwica się łamie, blaszka stoi w pionie, lekko chwiejąc się na boki, ale nie kładzie się na dno. Wędkowanie mormyszką w znaczący sposób różni się od wędkowania na blachę. Tu praca wędki jest zupełnie inna. Widzieliście, że Kuba podrywał blachę z dna dosyć agresywnie, a w przypadku mormyszki mówimy o bardzo finezyjnym, delikatnym prowadzeniu przynęty, które ma tylko delikatnie wzbić tę mormyszkę ponad dno i, co najważniejsze, nadać taki falisty ruch robakom, ochotce białym czy czerwonym, które są na haczyku. Zobaczcie. Po spuszczeniu na dno, kiedy prostuje nam się kiwok, opuszczamy do dna i powolutku podbijamy ten kiwoczek, żeby pracował w sposób wyjątkowo subtelny. O! Było branie. I jest ryba. Widzieliście, te brania są piekielnie delikatne. One są czasami wręcz niewyczuwalne. Pokażę Wam za moment, jak może brać ten okoń, bo tych metod jest, tych sposobów ukazywania brania jest naprawdę dużo. Mamy tutaj takiego okonka niedużego, ale powiem Wam, że nawet takie kilogramowe potrafią brać w tak delikatny sposób. To, co dzieje się i to, co powinno nas zaniepokoić, jeżeli chodzi o brania, to każdy nienaturalny ruch kiwoka. To znaczy, w momencie, kiedy mamy go naprężonego i podbijamy go delikatnie, jakiekolwiek przytrzymanie, jakiekolwiek wyprostowanie czy charakterystyczne uderzenie musi zakończyć się zacięciem. Obserwując kiwok, musicie cały czas, absolutnie cały czas sprawdzać, czy zachowuje on się w sposób nienaturalny. Jeśli tak jest, nie czekajcie, szybka zacinka, bo okoń po wzięciu przynęty do pyska szybko ją wypluwa. Wędkowanie na lodzie wiąże się też z pewnym ryzykiem. Żeby go ograniczyć do minimum, warto mieć trochę sprzętu. Zawsze sznur, który przyda się w momencie, kiedy coś się wydarzy, a jesteś z kolegą, który może Cię pomóc wyciągnąć. Przydadzą się też kolce, które w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia można wbić w lód i próbować się wydostać. No i kapok. Taki kapok najlepiej w rozmiarze XXL, żeby było w miarę wygodnie w czasie wędkowania z grubą kurtką. Natomiast Kuba, można mieć mnóstwo sprzętu, ale przede wszystkim trzeba mieć ze sobą zdrowy rozsądek. Tak. Najważniejsza zasada to pamiętać, żeby najpierw sprawdzić lód, wchodzić na jezioro, które ma minimum 10 cm lodu,
i warto też, tak jak dzisiaj jest śnieg na lodzie, przyjechać parę dni prędzej przed tym, jak ten śnieg napada na ten lód i zobaczyć, jak jezioro zamarza, dlatego że w momencie, gdy zakryje go śnieg całkowicie, może być bardzo zdradliwe i w jednym miejscu ten lód będzie miał 10, 12, 15, a w drugim ledwie 3 cm, dlatego pamiętajmy o zdrowym rozsądku i nie chodźmy sami na lód. No właśnie, to jest podstawowa zasada, zawsze warto wybrać się z kolegą, znajomym, z kimś z rodziny, bo jest nie tylko bezpiecznie, ale jest też weselej. Tak, zdecydowanie, tak. Jezioro Głębokie zawsze słynęło z dużych okoni, ale to były lata kilkanaście, no może kilka lat wstecz. Od 20 lat jeździsz na to jezioro. Tato, powiedz mi, kiedy naprawdę dobrze połapałeś tutaj grubej ryby? Na jezioro Słowa, bo tak się fachowo nazywa, bo przecież miejscowych zwane Głębokim, jeszcze od około 30 lat. Rzeczywiście jeszcze 20 lat temu można było tu złapać bardzo dużego, grubego okonia, chyba tylko dlatego, że było bardzo dużo sielawy, tak przynajmniej mówili miejscowi. Okonie tu takie kilogramowe i mniejsze łapało się właściwie przy każdym wyjeździe. A zdarza się tak, że bierze tutaj seriami, to znaczy godzina, dwie nic i nagle ups i zaczyna się żerowanie jak przy sandaczu, czy raczej jak bierze, to bierze? Generalnie przy powierceniu otworu to kilka ruchów to kiwokiem. Ja robię około 10-15 podnoszeń, jeżeli nie ma brania. Jeżeli są ryby przy wywierceniu, raz, dwa, trzy podnoszenia, jest branie, jednego, dwa okonie i koniec. W tamtych latach było inaczej, zupełnie z jednej dziury po kilkanaście się wyciągało okonie. Mimo tego, że już te kilówki to rzadkość, to takie przystojniaki bądź przesudnej urody okonie powyżej 30 cm zdarzają się w miarę regularnie. Tak, tak, trzeba szukać, bo jeżeli okonia się nawet połapało w jakimś dniu fajne okonie, to za dzień, dwa w tym miejscu już zapomni, ponieważ on się przemieścił w poszukiwaniu żeru. Ale przy każdym takim wyjeździe, kiedy się wywierci przy tym lodzie, który dzisiaj jest 14 cm, 40, 50, 60 dziur, tego okonia się na pewno znajdzie I każdy wróci zadowolony. Co dzisiaj gra przede wszystkim, bo chyba ochotka na tym haku musi się znaleźć, mimo różnych kolorów mormyszek, jednak robak ma znaczenie. Tak, tak, zawsze zakładam na mormyszkę 4-5 robaków kolorowych oraz ochotkę. No i dzisiaj, patrząc na innych wędkarzy, ten wynik chyba z tą ochotką jest przyzwoity, bo mam 15 okoń. 30 ma takiego, nie? 3 po 10. Udany dzień, Kuba. Sympatycznie, dobra pogoda. Parę okoni na patelnię, większość wróciła do wody, ale kilka umili nam czas podczas wieczornego piwka. No i co? Potencjał jest na pewno w tym jeziorze, prawda? Pewnie nie odkryty dzisiaj, ale tych okazji do odkrywania będzie jeszcze dużo. Okoń to ryba specyficzna, trzeba trafić na jej dzień. Dokładnie. Myślę, że przy takich warunkach jak dzisiaj, czyli przy bardzo wysokim ciśnieniu, to bardzo dobry wynik i trzeba zaliczyć jak najbardziej dzień do udanych. Kuba, wracamy tutaj chyba jak puści lód, bo chcielibyśmy też to jezioro pokazać ludziom od tej strony wędkowania z łodzi, może z brzegu, ze spinningiem, za okoniem, za szczupakiem. Kiedy uważasz, że tu jest naprawdę dobry moment, żeby za drapieżnikiem rozpocząć łowy? Może nie odkryję Ameryki, ale jeden z najlepszych, jak nie najlepszy okres to jest majówka. I tu w majówkę padają naprawdę piękne szczupaki, które już są potarle i głodne, wygłodniałe, szukają tej wygrzewającej się drobnicy przy brzegach. Pokazaliśmy wam, że w okolicach Długiego, oprócz Lipiego, jest też kolejne bardzo piękne jezioro, tajemnicze, schowane trochę w lesie, ale połączone z Lipiem. Jeśli płyniecie z Lipiego na Osiek, musicie przepłynąć przez jezioro Głębokie. Tu są specjalne przesmyki, więc warto się tutaj zatrzymać, poszukać tej ryby. I pokazaliśmy wam przede wszystkim, że to jest jezioro, które będzie was gościć nie tylko w lecie, nie tylko jesienią, nie tylko wiosną na majówkę, ale także w zimie. Wędkowanie zimowe ma swoje uroki. Jak najbardziej.
zapraszamy i warto odwiedzić jezioro Słowa zimą. I pamiętajcie o tym, żeby również odwiedzać nasz kanał wędkarski, żeby lajkować i subskrybować i oglądać nas regularnie właśnie na YouTube. Zachęcamy Was bardzo serdecznie i przypominamy, szykujemy się tymi wszystkimi naszymi programami do zawodów, które mają mieć miejsce w październiku. Zapraszamy. Do zobaczenia. Cześć.